No witam wszystkich w gwincie. I jak widzicie, no to znaczy nie widzicie, ale generalnie jak sobie tutaj to otworzę i widzicie, że jestem w połowie zagrania 15 kart arystokratów, to znaczy się, że mamy nowy deck na Nilfgaard z arystokratami też, ale oczywiście trzymamy się głównego tematu, czyli pokazywania tych nowych zdolności przywódców, które wyszły w tym miesiącu. W związku z tym jest to deck arystokratów, ale nie na ten scenariusz i na troszkę inną zdolność przywódcy, tylko właśnie na tą nową, czyli Hochstaplera. I tym Hochstaplerem sobie dzisiaj zagramy. Link oczywiście do decku będzie w opisie. A Hochstapler polega głównie na asymilacjach w sumie, więc zobaczymy jak to pójdzie. No miałem teraz... Zagrałem dwa razy raptem tym deckiem, przy czym jeden raz to był taki jeszcze troszkę inny ten deck niż teraz. No ale generalnie wszystko bazuje na asymilacjach, no i oczywiście jako finisher używamy zdolności przywódcy, jeśli się uda to dwa razy Damienem. Z Damienem. No i oczywiście próbujemy też użyć Vatiera, który nam jednostkę zblokowaną przejmuje na naszą stronę. Do tego mamy na przykład magiczny wstrząs na jakieś mega zboostowane jednostki, czy coś w tym stylu, albo na przykład na... No właśnie, na jakieś obrońców, czy coś. Dobra, mamy i troszkę słabo chyba teraz. A, możemy grać, myślę. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Mamy trochę kart z asymilacjami. Mamy Arturiusa, który jak dobrze pójdzie, to utworzy nam brązową kartę drugiego truciciela. Więc można by to w ten sposób zagrać. Na początek zagramy sobie brygadę, żeby odchudzić deck. Też wiadomo, że z Arturiusem brygada daje więcej punktów, no ale niech będzie i tak. Co on tu ma? Krwawionka. To może być ciężkie. Mamy trochę oczyszczeń, ale no nie tyle, co on ma krwawionek na pewno. Więc może z tym być problem. Aczkolwiek jeśli będzie grał Orenę na koniec, no to możemy ją zawsze walnąć magicznym wstrząsem. Vivien jest w sumie w tym deku wrzucona głównie dlatego, że jest arystokratką i chce zrobić te zadania. Mogłoby jej tu nie być w sumie. No ale ona działa też dobrze z Vatierem, który ma 11 koszt werbunku, a samemu ma 3 punkty siły, więc można go ładnie nabustować o 8 punktów. Razem takie zagranie daje nam 11 punktów, a Vivien ma 10 punktów prowizji, więc w sumie jesteśmy do przodu. Dobra, co my tu mamy? No mamy takie dziadostwo, no i nic na to nie poradzimy. Chyba za bardzo. Musimy po prostu zrobić więcej punktów niż on i tyle. No dobrze. Spróbujmy w takim razie zagrać Glynis. Bać się, to nie wstyd. Powiedzmy, że miejmy jakąś asymilację, żeby była. No i jest też Nekurat. Co było raczej prawie że pewne. No, on teraz będzie jechał z tymi wampirami, więc trzeba by mu to coś z tym zrobić ewidentnie. No i teraz są dwie opcje. Możemy zagrać poselstwo, które cholera wie co nam wyciągnie. Możemy zagrać Joachima Deweta, który też cholera wie co nam wyciągnie. Albo możemy spróbować go zatruć i w następnej rundzie go rozwalić. Albo ewentualnie możemy zdolność przywódcy użyć, bo mamy Damiana na ręce. I go po prostu zblokować i zrobić sobie jego kopię. Myślę, że zagramy Joachima.
to za sobą. Jest Triss, nie jest źle. Co w mojej mocy. O, i mamy takie coś. Pięknie. Nie jest źle. Geralcik poleci w Triss, no trudno. Nienawidzę potem. Tak czy siak jesteśmy jeszcze do przodu. Teraz sobie wystawimy wieżczkę. Gwiazdy mówią, że dziś zwyciężysz. No i co teraz? Mamy dwie karty z asymilacją na stole. Możemy i tak, Arturius nam... O, spasował, dobra. Nie ma sensu się rozgadywać za bardzo. Mamy stratę jednej karty jakby, więc najbezpieczniej byłoby po prostu spasować w drugiej rundzie. No, ale czy nas to tak do końca satysfakcjonuje? No mamy obrońcę. W sumie mamy całkiem niezłe karty na ręce. Mamy blokadkę, mamy obrońcę, nie mamy Vatiera, a przydałby się pod Vivien. Dobra, zakończymy wymianę i w takim razie spróbujemy zagrać jak najdalej, ale jednak rozegrać wszystko w trzeciej rundzie. Dobra, więc tak, pierwsze co zagrywamy... To będzie... Kurde, no najlepiej by było zagrać Arturiusa tak naprawdę w tym momencie. No i tak też chyba zrobimy po prostu. Wrzućmy Arturiusa. Będzie wasz mość zadowolony. No i wrzucimy sobie jeszcze wieżczkę. Znaki są gdzieś czytelne. Okej. Mamy dwie karty z asymilacją, nie jest źle. Aczkolwiek myślę, że wieżczka długo nie przetrzyma. Natomiast gorzej, bo truciciel jest w tym momencie trochę ceglasty. Brązowa karta z frakcji przeciwnika albo brązowa wrogiej jednostki nie będącej szpiegiem. Dobra, zagrywamy Fiona. Okej, mamy przewagę. Jeśli któryś z wrogów krwawi... No, możemy go zblokować zawsze. Teraz tak, tu jest dość sporo punktów i to jest też karta, którą potem ewentualnie Ozrelem może wyciągnąć, więc to by dobrze było załatwić magicznym wstrząsem tak naprawdę. Zróbmy tak, zrobimy sobie kopię tego dziada. Okej, i zagramy sobie Damiena. Czujność jest cnotą. Krwawienie na 4 tury, dobra. To odpalamy tego pana.
nagonkę czas. Blokujemy tego pana. No, jest Joriana. Dwa wampiry, czyli dwa krwawionka. Plus oczywiście wszystkie inne krwawionka. No dobra, pozwolimy się Orianie boostować i załatwimy ją. Albo spróbujemy ją... Nie. No nie mamy drugiej trucizny, no nie ma jak tego zrobić. Możemy ją zblokować zawsze Hochstaplerem i zrobić sobie drugą Orianę po naszej stronie. Ale myślę, że to będzie przydatna zdolność na ostatnią rundę. Więc na ten moment sobie po prostu polecimy agentką księżnej. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. A skopiujemy sobie Bruksę na przykład. I niech ma. Okej. Okay. Witalność na 4 tury. Dobrze. No to ja sobie zagram poselstwo. Pochłania sojuszniczą jednostkę. O, dobre. Harpia Selano w takim razie. Pochłoniemy sobie tego. W ten sposób nie będzie nam tu już zadawał damage'a krwawieniami. Dobrze. No i teraz magiczny wstrząs. I to będzie tyle chyba. Mam nadzieję, że mnie nie przebije teraz. No chyba nie. Więc mogę spokojnie spasować. No i co się będzie działo? Będziemy mieli jego Orianę teraz w ręce, ale Oriana chyba nam specjalnie dużo nie da, bo my nie mamy za bardzo krwawień. Rozdarcie, o to akurat niedobre. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobił. Mógł zaoszczędzić jedną kartę, myślę, spokojnie. No ale dobra. Mamy równą ilość kart, gość zaczyna, czyli mamy ostatnie słowo i... no ewidentnie potrzebujemy... Ewidentnie potrzebujemy Vatiera, to by się przydał. Vatier to by się przydał. Wymienimy Orianę. No nie mamy Vatiera, za to mamy znowu jedną truciznę. Dobra, to teraz pytanie... Ile ten gościu ma? On ma 7, czyli generalnie Vivien mi specjalnie dużo nie da. Straż Książęca 4x4, ten też 4x3, no i ewentualnie jeszcze mogę agentką księżnej kogoś. No właśnie, właśnie, Ozrelek, wiadomo. Nie mam żadnej trutki. No mogę Ozrela zagrać, aha, tylko że on... Tworzy jej kopię bazową, ale nie zagrywa jej jakby, więc Ozrel mi nic nie daje, to byłby tylko jeden punkt. Chyba, żeby go potem Vivienką walnąć. On ma 9 punktów prowizji, no to jest do przemyślenia. Na razie jedziemy, kawaleria. Ale obawiam się, że będziemy troszkę w złej sytuacji w tym momencie.
Nekurat jeszcze w las. Dwa krwawionka. To ja myślę, że my sobie też zrobimy nekurata swojego. Wtykać nos w nie swoje sprawy. No teraz by się okazało, że Oriana mogłaby się przydać tak naprawdę, bo mam jeszcze krwawienia, a nie, mam oczyszczenie tutaj pod czaszym. To jeszcze sobie pod czaszego wrzucimy. Zblokujemy go. Ludzkość jest wirusem. Okej. Nie, co? Podaję zawsze krwiste. Nie no, obawiam się, że mamy przerąbane. Doregaraj ma 7. Królowa Nocy. Mogę spełnić twoje najskrytsze marzenia. Też 7. No już mamy 15 punktów straty i jeszcze wszędzie krwawienia, więc jesteśmy zdecydowanie w czarnej dupie. No, gdybym miał Watiera na ręce, to by była może troszkę inna sytuacja. Przejęlibyśmy sobie Ozrela wtedy. W ten sposób niestety chyba nic nie zdziałamy. I tak zagranie z Ozrelem jest takim, które nam daje najwięcej punktów w tym momencie, ale... No ale to będzie mało. Nawet nie wyrównam tego, co jest już w tym momencie, a on ma jeszcze Pioruna Azura. No więc jesteśmy w tak zwanej przysłowiowej dupie. Ale sobie zabierzemy tego Ozrelka. A on się jeszcze zboostował o 2, więc Vivien też nam za dużo nie da. Tak? No, dokładnie. No niestety, nie poszło. No, to jest też kwestia praktyki tym deckiem, prawda? Musimy to jakoś inaczej próbować pościągać karty. Przede wszystkim te, które nas najbardziej interesują na rękę, a potem się zastanawiać. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Tym samym deckiem. Musiałem przeprowadzić lekkie cięcie, bo po prostu ostatni mecz mi tak poszedł kijowo, że nie chcę go nawet pokazywać. Więc potniemy go trochę. Na własne życzenie zresztą, jak zwykle. Także zobaczmy, jak poleci drugi mecz tym samym deckiem. Spróbujemy jakoś dostać Watiera tym razem na rękę. Nie wiem, czy bym tu Królewskiego Dekretu jeszcze nie wrzucił do tego deku. To by mogło być całkiem spoko. Tylko, że to jest dużo prowizji, a ja nie wiem, co by tu miał wyrzucić zamiast tego Królewskiego Dekretu. No coś by się pewnie znalazło. Dobra, nie potrzebujemy dwóch łowców. To jest całkiem spoko. Dwie wieszczki też nie bardzo. No jest Vivien, ale dalej nie mamy Watiera. Ale spróbujemy tak zagrać już chyba teraz. Początek rundy, zaczynamy, no to ja sobie... Straż Książęcą. Co to jest za... No, tajny skład standardowo. Jeśli już syndykat, to tajny skład ostatnio najczęściej, no bo wiadomo, to jest dość dobra umiejętność. Nawet chyba najlepsza z tych wszystkich nowych. No i co będzie? Znowu będą Kikimory pożerały Redańskiego, czy coś innego to będzie tym razem? Passiflora tym razem. O, ciekawie. Jak już jest po wszystkim, lubię sobie poczytać. Czyli tak zwane kokoty. Zróbmy może w takim razie blokadkę. Państwo nie lubią intruzów. Zróbmy blokadkę na kokocie.
mamy jeszcze inne kokoty. Kapitał, kurde, no masakra. Masakra, jak to działa z tym wszystkim. To jest jakiś dramat. Ile one? Kapitał 1 muszą mieć. To może nie byłoby takie złe. Nawet ja bym mógł mieć jedną monetę, gdybym przejął mu jakąś jednostkę, która... która ten przy zagraniu dostarcza monet, ma zysk. Więc mógłbym taką kokotę magicznym wstrząsem pociągnąć. A drugą sobie może zatrujemy po prostu. Zróbmy tak. Zobaczymy, czy ma Kalksztajna przy sobie. Albo klucznika, nie wiem, coś tam. No, jeszcze 6 monet. Jak zyska, to mu pewnie Rydański jeszcze wskoczy, bo coś czuję, że będzie miał coś takiego. Śliski Adriano. Będzie następna niedyskretna kokota. Dzielimy się zyskami, nie pracą. No i Redański, wiadomo. No dobra, no to teraz spróbujemy Arturiusa i zobaczymy, czy się uda nam zatruć te jedne kokoty. Czymże jest prawda, jeśli... Kuźwa. Oczywiście, że się nie uda. No to brygada. Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. To jesteśmy trochę w ciemnej dupie, no. No ale teraz magicznym wstrząsem bardziej mi się opłaca chyba wziąć niedyskretną tą kokotę. Bo ona, niezależnie od tego, ile mam monet, to i tak się będzie boostowała. A, daj jedna se truciznę, jeśli sojusznik, to uzyskaj monety. No to będzie raczej nie będzie sojusznik, dokładnie. No na takie coś jesteśmy w miarę przygotowani, bo mamy coś takiego jak cesarską wieszczkę. Znaki są dziś czytelne. Ale że ta kokota się tam cały czas buja. No i jeszcze jedna trutka. Sugeruję wciągać nosem, ale są inne sposoby. No dobra, powiedzmy, że magiczny wstrząs. Chociaż to chyba nie było za dobre zagranie, bo... No bo on teraz może mi tą trucić. No zobaczymy, co zrobi zresztą. No, będzie chciał drugą trutkę jednak faktycznie zużyć. Więc to jest moment, w którym możemy spokojnie spasować. Mamy równą ilość kart, ale mamy po 4 karty, czyli dry pass mu w tym momencie nic nie daje, bo skończymy na 10 kartach oboje w trzeciej rundzie. A jeśli nie będzie robił dry passa, no to mamy szansę tą kartę jedną odrobić ewentualnie. No i mamy teraz tą kokotę. Mamy Damiena. Bardzo ładnie. Ale dalej nie mamy Vatiera cały czas. A to by nam się bardzo przydało. Więc może tak, wymieńmy kawalerię. Kurde, małowca też dobry. No to Vatiera chyba mieć nie będziemy. Po 7 kart on zaczyna. Nie musimy Damiena używać w tej rundzie. Jest Azar, który oczywiście tworzy obrońców. Nawet dwóch stworzył rzeczywiście. To nam daje taką przewagę, że możemy sobie takiego obrońcę jeszcze stworzyć i zagrać Damiena. Mamy też
cesarską wieszczkę, którą możemy oczyścić mu tego obrońcę. No jest parę opcji różnych ciekawych. No ale na razie zagrajmy Glynis. Z asymilacją i zobaczymy, co się stanie. Glynis ma 7 prowizji, więc też nie za bardzo. Damien ma 11, więc ewentualnie można użyć Vivien z Damienem. To też nie jest najgorsze zagranie. No i oczywiście Saul, który teraz będzie się boostował o 3 za każdym razem. Czy ja coś mogę na to poradzić? Chyba nie. Chyba nie. Więc z tym Saulem to będzie lekka lipa. No, potrzebuję coś, co zadaje damage jeszcze, no. W tym deku zdecydowanie. Póki co zagramy cesarską wieszczkę. Sobie jednego skarabeusza wyczyścimy. Aha, miałem zagrać w sumie niedyskretną, bo to już troszkę schodzi, a ona się nie boostuje. A mogłaby. Banda Urwisów. Tyle mają skarbów, niech się podzielą. Zagramy tak. No jakoś strasznie daleko jeszcze nie uciekł, więc nie jest tak źle. No aczkolwiek przez tego skarabeusza jednego no nic za bardzo nie mogę zrobić. Zagramy Joachima, licząc na to, że wyciągnie łowcę. Łowca mógłby mu tego skarabeusza rozwalić. Wtedy mógłbym mu skopiować na przykład... tak, Saula zablokować i przenieść go na siebie, a potem agentką księżnej skopiować Urwisów i miałbym 3 monety, więc Saul by się wzmacniał o 2. No ale Savola nas po prostu pogrąży chyba. Uwielbiam tę robotę. No, zdecydowanie, to są 42 punkty. Więc jesteśmy w ciężkiej, że tak powiem, pupie. Wbije im posłuszeństwo do głów na HM. No i mamy niestety, ale truciciela. No, z trucicielem nic nie zrobimy za bardzo. Coś na ZOM? Maral, to jeszcze on mnie zatruje teraz dwa razy. Także super miodzio. Więc to takie buty. No nic nie jestem w stanie zrobić. Skopiujemy w takim razie tego. Każdy ma jakiś sekret. Skarabeusza. To teraz może mnie tak już nie... Ale kurde, i tak nic nie zrobię, no. Nie lubię gościa. Fistech. No nie, nie mamy szansy już. Ale dobra, no.
Gramy Damiena. Damien nam nic nie poradzi na Skarabeusza, więc tak jesteśmy w dupie i tak jesteśmy w dupie. Potrzebuję jakiejś jednostki właśnie, żeby mi... Albo z oczyszczeniem coś jeszcze. Albo coś typu Piorun Alzura, czy coś w tym stylu. No już mamy 25 punktów straty, jedną kartę do zagrania. A, jeszcze przychodzi nam cudowna Filipa, która już w ogóle nas pogrąży całkowicie. Nie dam się więcej więzić! Dokładnie. Więc już możemy sobie spokojnie spasować. Także dzisiaj, no, nie za dobrze. Jeszcze coś poedytujemy w tym deku na pewno. No i jutro zagramy nim jeszcze raz i zobaczymy, co się będzie działo. A potem przejdziemy na syndykat sobie. I wtedy może się uda coś powygrywać, bo ten syndykat ma rzeczywiście dość mocną tą zdolność przywódcy. Więc zobaczymy. Albo jutro w ogóle zagramy innym dekiem na Hochstaplera w ogóle całkowicie i wtedy będziemy widzieć. Brakło mi jednego arystokraty w Mordejerza, żeby... No niech to cholera, gdybym zagrał tą ostatnią kartę jeszcze, a nie poddał się, to bym zrobił. Nieważne, w każdym bądź razie na dzisiaj byśmy kończyli i widzimy się jutro chyba, albo pojutrze. To na razie, trzymajcie się, cześć.